Właśnie otworzyliśmy laboratorium odnawialnych źródeł energii na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Bardzo nowoczesne laboratorium, szczególnie mi bliskie, ponieważ wiele lat zajmowałem się właśnie tematyką związaną przede wszystkim z technologiami związanymi z ogrzewaniem, ale również z odnawialnymi źródłami energii. Laboratorium powstało dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, przede wszystkim z jedną z opolskich firm, która tutaj bardzo mocno nas wsparła, jeśli chodzi o wyposażenie tego laboratorium, wyposażenie, jeśli chodzi o pompy ciepła, wymienniki. I dzisiaj studenci będą mogli zacząć już pracę w laboratorium bardzo nowoczesnym i będą się uczyć tego, co w tej chwili jest faktycznie obowiązujące. Co ważne, nie tylko nasi studenci będą mogli tu pracować, ale również nasi naukowcy, bo te technologie wymagają cały czas pracy i doskonalenia. To jest kolejne laboratorium, które otworzyliśmy. Wcześniej, w tamtym roku, otwieraliśmy laboratorium na Wydziale Mechanicznym, Centrum Metrologii Przemysłowej. Bardzo nowoczesne, najnowsza aparatura. W skład laboratorium wchodzą przede wszystkim nowoczesne stanowiska, które umożliwiają badanie różnego rodzaju turbin wodnych, bo tu mamy trzy różne turbiny, które studenci będą mogli badać, wyznaczać charakterystyki, wykonywać pomiary na tych turbinach. Dodatkowo mamy drugie stanowisko, to jest nowoczesny tunel aerodynamiczny, gdzie są zamodelowane trzy różnego rodzaju modele elektrowni wiatrowych, które również są tak obczujnikowane, opomiarowane, że można wyznaczać charakterystyki ich pracy i różne właściwości, które no, są przydatne do później takiej eksploatacji w warunkach rzeczywistych. Dodatkowo takim bardzo ważnym elementem laboratorium to przede wszystkim system rekuperacji kompleksowy, wyposażony w nowoczesne czujniki, oprogramowanie, które pozwala na sterowanie tym systemem rekuperacji, no i pozwala na zbieranie danych, które w takich rzeczywistych warunkach występują. No i nasze takie największe stanowisko tutaj to cały układ pompy ciepła razem z różnego rodzaju odbiornikami, klimakonwektorami, instalacjami ogrzewania podłogowego, no i z całym systemem elektroniki. Dodatkowo są systemy fotowoltaiczne, systemy solarów, które jakby składają się na całość tego laboratorium, które tutaj mamy. Laboratorium OZE to podsumowanie wieloletniej współpracy firmy Galmet i Politechniki Opolskiej. Oprócz wspierania dokształcania studentów postanowiliśmy wesprzeć też ten projekt w zakresie urządzeń naszych, gdzie teraz na gotowych stanowiskach będzie możliwość prowadzenia zajęć praktycznych, będzie możliwość rozwijania studentów już na etapie nie w sposób tylko czysto teoretyczny, ale też poprzez zajęcia praktyczne. Są to bardzo nowoczesne rzeczy, których jeszcze nigdy nie widziałam i myślę, że to będzie super naprawdę doświadczenie. Laboratorium będzie bardzo pomagało dołożyć praktycznych doświadczeń. No zdecydowanie sala robi wielkie wrażenie. Widać, że cały sprzęt jest nowy i będzie można dużo ciekawych zajęć tutaj wykonywać. Jest to przyszłościowa sala, na której będzie można się przez bardzo długi czas uczyć.